Dzień dobry, witam tej walki, za to jest Gra Mechanik i parę usprawnień kolejkowych. Okazało się, że jest lepsza opcja niż włączanie na przykład ręcznych świateł i to, co wcześniej przez przypadek tak jakby odkryłem, czyli ten czujnik zajętości fotela czy coś takiego, to można to po prostu zrobić w ten sposób. Niech ja tu znowu znajdę ten matplock. Matblock, proszę bardzo. I tutaj sobie postawimy taki jeden i tutaj taki drugi. Może tego drugiego damy gdzieś, a może oba damy gdzieś indziej. Może, żeby było łatwiej się do nich dostać później. Tu i tu, powiedzmy. O, ten będzie do tego. Może tak. Najpierw trzeba znaleźć te funkcje. Nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Jakbym coś widział jeszcze więcej, to by było bardzo fajnie na tym. O, zbrada całość jest po... O, było. Teraz Shift plus Ctrl plus E to jest to. A tu tylko trzy razy wystarczyło kliknąć. Dobre. Dobre. Teraz tak. Te przełączniki można sobie darować w takim razie stąd. Te również. I teraz światła nie są podłączone do niczego. No i teraz tak. To podłączamy pod ten fotel. A to podłączamy pod ten fotel. Z jakiegoś powodu ma to teraz numerek 7, ale to się potem wykasuje stąd. I teraz co? Tu jeszcze, dobra, to był prędkościomierz, to nic, nic ten, i tak, i 7, i teraz tak. Z tej strony, tutaj mamy białe chyba na górze były, czy na dole? Na dole, dobrze, na dole jednak, to bym źle podłączył. Białe tutaj z tej strony, podłączamy do tego i do tego też podłączamy czerwone z tej strony. To i to. Tu. A do tego drugiego z kolei z tej strony czerwone i z tej strony białe. I teraz po prostu jak będę siedział w tym fotelu, to się będzie świeciła, świecił jeden zestaw świateł, jak będę siedział w drugim, drugi zestaw. Czyli tu się świecą białe, tu się świecą... Chwileczkę. Zapomniałem jeszcze o tych górnych. Tutaj to. I tutaj to. O, terabud. Tu się świecą trzy górne, tu się świecą... dwa czerwone. Jak sobie przesiądziemy się z tej strony, to tu się świecą trzy białe, a tu się świecą dwa czerwone. O, w ten sposób. W ten sposób lepiej brzmi. No, także światła mamy ogarnięte. Jak sobie wysiądę, to się nic nie świeci, także bardzo, bardzo fajen. I jeszcze druga rzecz, to ten tutaj dings do tego, ten dings światłowy można to nazwać, znaczy dings nieświatłowy. Rozjazdowy, o, może w ten sposób. Dings rozjazdowy sobie też można przerobić, tylko że kurczę, nie mam dostępu stąd za bardzo. Chciałbym sobie wyciąć taką dziurę i sobie zrobić tutaj troszeczkę niższe to może. Taki kanałek sobie zrobimy, powiedzmy, coś takiego. O, teraz tam chyba wylezę, co? Wylezę tu pod spód? Wylezę tu pod spód. O, bardzo ładnie. No i tak, także to wylatuje, to wylatuje, to wylatuje. Tutaj to też wylatuje i z tej strony tutaj sobie wsadzimy teraz... Ja zawsze zapominam, że to tu jest. Ja się wychowałem na skrapie, jak jeszcze nie było tych rzeczy, kurczę. Już to mówiłem wielokrotnie, ale powtórzę jeszcze raz. Kiedyś nie było tego! Ja zapominam zawsze, że to jest. Także weźmiemy sobie tutaj taki pistonik, wsadzimy i teraz sobie tutaj takie coś wszczepimy. O! I to... moment. Tak, żeby to jeszcze tylko jeden sobie tutaj tak. I szybkość największa, może taka średnia w sumie. Czy największa, nie wiem. Potem będzie problem to ustawić jak tutaj, no nieważne, zobaczymy. I teraz to. Podłączamy sobie do tego kontrolera, który to wcześniej obsługiwał i to był... który to był kontroler? Tu jest tylko w sumie jeden, ale ten jest do drzwi. Tu jest drugi do drzwi. Ale tu jest jakiś kontroler. O, to chyba by był ten. Ten sobie podłączymy do tego. I tutaj, o, jeden. Jeden raz. Nie, to nie musi być przez kontroler, halo. To może być, te pistony mogą być bezpośrednio pod knyfel. Tylko tu gdzieś mieliśmy bramkę teraz jeszcze jedną do tego. Tak, o, to jest ta brameczka, czyli ta brameczka do tego tutaj. I to teraz nie będzie na tym, tylko to będzie na OR. I tutaj nie będzie na wajchach, tylko będzie na guzik. Będziemy trochę szybciej to mogli teraz zmieniać. Może duży akurat nie. Taki też nie.
To chyba z... Albo nie. Taki może ze strzałeczką sobie zrobimy. Żeby było wiadomo, że tym coś zmieniamy, jakiś kierunek czy coś. To sobie stąd wywalimy. To sobie może tak zrobimy, o, że w prawo strzałeczka. Albo sobie tutaj na bok damy, o, na bok sobie damy to ten knyfel, tak, proszę bardzo, tutaj, o, pięknie. I teraz to tu i to tu. I teraz to tu i to jest numer 7, a czemu 7? Co jest na czwórce? Światła w środku, aha. No dobra, może być i na 7, trochę to daleko, żeby sięgnąć, żeby... Na czwórce bym wolał, w sumie, szczerze powiedziawszy. To by trzeba było odpiąć. To by trzeba było odpiąć. I teraz to by trzeba było odpiąć. I teraz to by trzeba było tutaj przypiąć na, w tę stronę. Tak? Nie to, b. To tutaj. Na, czemu na szóstce dalej? Halo. Aha, bo to się przenosi. Dobra. No na szóstce i tak bliżej niż na siódemce troszeczkę. Zawsze coś. Także to jest tutaj pod ten fotel, to jest tutaj pod ten fotel i to jest... Tu? Co? W tę stronę. Dobra. 6. 6. Dobre. Będzie teraz działać? Jak to śmiesznie wygląda. Stryk. Wystrzeliwuje z tego. Dobra, ale dobra. Wypróbujemy sobie, czy działa. Tylko jeszcze jedną rzecz. Kiedyś trzeba by było zrobić, czyli ten kierunek jazdy, bo teraz tak jakby jadę do tyłu. 6. Cyk. Dobra, jest to wygodniejsze teraz troszeczkę, tylko sobie źle się zmieniłem. Cyk. Dobra, myślę, że można by to w sumie szersze zrobić na przykład trochę. Będę się mógł zatrzymać w miarę nad tym czujnikiem i po prostu raz to kliknąć i będzie chyba lepsze to, jakby to było moment. Teraz się przesiądziemy, żeby światełka się świeciły dobrze. O, dobre, teraz jest fajnie. Jeszcze kilka usprawnień przy tym rozjeździe. Tam się troszeczkę czasem potrafi zrzucić ten dings, ale to tam nie jest akurat aż taki problem. Dobra, jedziemy na stację z powrotem, tak w ogóle. Trzeba powolutku. Teraz sobie już to mamy wyciągnięte. Powinno się teraz przestawić i bardzo ładnie. I jedziemy sobie teraz tam. Prawie dobrze działa. Stacja w ogóle będzie po tamtej stronie. Że z której strony byśmy nie jechali i chcieli je przejechać przez rozjazd, to i tak nie musimy jakoś się cofać strasznie, żeby przez stację przejechać, tylko będzie po prostu tam za rozjazdem z tamtej strony. Dobra, wagonik by był gotowy póki co. Jeszcze moment, może właśnie tutaj to zrobimy szersze trochę, żebym nie musiał tak tym celować jakoś precyzyjnie. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Jak to teraz wygląda? Wyglądać będzie pewnie śmiesznie, jak się to wysuwa, ale... Czy ja wiem? No nie ma źle. Dobre. Może być. Niech się stoi na razie tutaj taki wagonik i idziemy teraz tutaj. Znowu będziemy musieli skorzystać z tego. Ktoś dobry zauważył, że przy tym rozjeździe brakuje bardzo istotnej rzeczy. Ale to bardzo istotnej rzeczy. Co prawda... Tamta istotna rzecz była przy troszeczkę innej sytuacji, tam było przy obrotnicy to zastosowane. To tutaj też będziemy kiedyś robić, bo też bym chciał zrobić jakąś lokomotywownię, zajezdnię, żeby trzymać tam ten wagonik. Może nie będzie tak wspaniała jak tamta, ale no, będzie coś tam, jakiś dach nad głową wagoniki będą miały w razie W. No i tam też będzie jakiś rozjazd, czy tam obrotnica, czy coś w tym stylu będzie trzeba zrobić później. To później. Właśnie w każdym razie tam była taka bardzo istotna rzecz, którą za bardzo nie wiem, gdzie tutaj umieścić. No może gdzieś przy tych tutaj podwójnych, tutaj, czyli tutaj, gdzie akurat jestem. Tu sobie to gdzieś zrobimy. Bardzo istotna rzecz, proszę Państwa, to jest bardzo, ale to bardzo potrzebne tutaj. I tak naprawdę to nie, ale też fajnie by było. Mianowicie kaczki. Dźwięk zarzynanych kaczek podczas przestawiania rozjazdu. Taki ostrzegawczy dings. Także zrobimy sobie tutaj taki wysięgnik może po prostu metalowy. Jakby to fajnie zrobić. Tu. Tak. Tutaj będziemy mieli takie coś. Tutaj będziemy mieli takie coś. Tutaj będziemy mieli takie coś. I takie coś. Albo tak. Moment. Tak. I tak.
I tutaj będziemy mieli sensorek. Jeden taki mały, o tutaj będzie taki sensorek. Cyk. I ten sensorek będzie miał tylko na jedno to, bez dźwięku niech będzie i tak dalej. W ogóle widzę, że color mode jeszcze jakiś. A, i on się aktywuje tylko jak klocek w danym kolorze nad nim przeleci. Uuu. To jest ciekawe. Kurde, tyle możliwości. Takie mam pomysły na razie na żadne z nich, ale... Ale no. A, chwila, tylko że tam były dwa tony, tak jakby. Dwóch ton ich tam było. Tutaj będzie drugi tony, też będzie na jeden ten, tutaj też będzie na dźwięk wyłączony, proszę bardzo. Widzę, że jak się buduje następne, to mają domyślnie chyba wyłączone dźwięki? Albo ja włączyłem dźwięk, a był wyłączony? Nie wiem. W każdym razie tak, tutaj będziemy mieli jedną taką syrenkę. Tutaj drugą taką syrenkę. Tutaj będzie to tak, będzie to tak. I to do kontrolera tamtego. Tylko że kurde, zaś bym tam musiał chyba podjechać. Właśnie, jak ja to zrobię? Windą. Tutaj sobie musimy już zawczasu postawić windu. Cyk. Teraz sobie wskoczyć tam. Złapać to tutaj. Trzymając to cały czas, skoczyć na windę. Pojechać do góry. Usić to tutaj, podłączyło się i teraz to w momencie jak mamy przełączone, to niech sobie 360 stopni przeleci. I teraz zobaczymy, co się stanie. Tylko jakby to... Moment, głupie pytanie. Wolno. Obawiam się, że to musi być pod osobny kontroler po prostu, żeby to było troszeczkę szybsze. I osobny ten kontroler, szybszą. Chyba, żeby zrobić to na silniku, tylko potem może to zostać niestety, ale tak jakby w miejscu, gdzie to będzie cały czas. Czy to będzie cały czas? To jakby ściśnięte cały czas może zostać. Nie, te trąbki są takie słodkie. No a tutaj zrobimy ten kontroler drugi. To będzie zamiast pod tamten, to będzie pod ten kontroler. Z tym, że ten kontroler zaraz musi być pod tamtą bramkę podłączony, żeby to też reagowało tak samo jak sam rozjazd. Sobie to weźmiemy do góry sobie. Podjadziem. O! Dobra, w dobrą stronę się zrobiło już. Myślałem, że coś będzie dobra, ale okej, okay, jest okej. Okay. Jest ok, teraz tak, tutaj to możemy zrobić dwa w sumie takie, jak to będzie dwa razy szybsze, to dwa razy. Oj, to już jest lepsze. Można by jeszcze raz to w sumie zarzucić. Halo? Jeszcze raz zarzucić. Nie wiem jak to teraz długo będzie ten, ale podejmie to tutaj, tylko tu jest ten kurde guzik jeden niestety. Ja bym sobie musiał też tam taki zrobić, knyfel. Uwaga. A, idealnie teraz jest, kurde, idealnie. Jeszcze raz, w tę stronę. No, idealnie, kurde. Tylko tam były dużo szybsze te kaczki, było takie titu, 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 a tutaj jest trochę wolniej. A, tylko moment, kurde, jeszcze troszeczkę mała zmiana. Ja bym tu bardzo chciałem sobie to zmniejszyć właśnie tą. Ja bym tu jeszcze bardzo potrzebował jedną rzecz zrobić. To powinno być po pierwsze chyba przesunięte na bok troszeczkę, żeby było titu, titu, a to jest teraz naraz jakby się włącza. Już tu byśmy jeszcze musieli mieć, kurczę, chyba z tamtej strony jakoś bardziej to. Nie, no tak by musiało być. Jeden będzie przyciśnięty cały czas i tak. Dobra, trudno. Chyba, żeby to zrobić jednak na silniku. Da, zrobimy to na silniku. Ała, nie na silniku.
To cały czas będzie to pi... Kurde! A już było dobrze, ażem to zepsuł teraz. Nie może być na silniku. Tak jakby, bo to tam było trochę bardziej skomplikowane, bo tam były czujniki i czy to się przekręciło już całkiem, czy jeszcze nie i takie tam różne cudawianki. 360, 360, 360. Teraz to znowu pod tamtą bramkę trzeba podłączyć, tak jak to było, czyli robię dwa razy tę samą robotę, brawo walki. Dawaj, wsiadaj. Do góry. Pod bramkę. Tak źle i tak niedobrze. Co ja, jak ja żem to zrobić, że tak, tutaj właśnie chciałbym mieć jeszcze jeden przełącznik. Ja bym go sobie tutaj, to nie jest to, to jest to. Ja bym go sobie tutaj bardzo chętnie zainstalował taki dodatkowy. Do debugowania tutaj tego, czyli tego też trzeba podłączyć pod te bramki. Znowu tu muszę wjechać, do góry. Hyc. I jedziemy. I pod bramkę, dobre, dobre. Teraz będę mógł to włączać stąd. Tum, 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 tum. Czemu mam takie zaćmienie głupie? Jak ja to mam zrobić, żeby to było teraz naprzemiennie? Czy tam się kręciły sensory i po prostu na tym? Czy jak to było? Była tylko jedna taka na przykład. Chyba była jedna, tylko że to teraz będzie w ogóle za rzadko. Chociaż... Nie jest trochę wolno, ale no cóż zrobić. Nie, bo to tutaj nie może być aż tak, bo to będzie dłużej troszeczkę trwało. Może być, myślę, że może być. Tylko jeszcze by można było zrobić tutaj taki inny dynks, co mi ktoś zaproponował, czyli jakiś semaforek taki, który by mi pokazywał sygnał, czy ma, czy zielone, czy czerwone, czy coś, ale to może... Może zrobimy w sumie taki semaforek tutaj, ała. Taki semaforek zrobimy sobie tutaj, a zrobimy sobie taki sem... No dobra, dobra, dobre. Tutaj tak, tutaj by musiał być gdzieś z tej strony, tylko kurde, żeby na tym jakoś łatwiej się dostać. Niby ten pojazd jest, ale wcale nie jest niby dużo łatwiej się przemieszczać, niż po prostu windę sobie stawiać pod nogami w danym miejscu. I zrobimy tak, wszystkie te sygnalizatory będą na tym słupku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem kratek może nad tym po prostu, znaczy pod tym. Siedem kratek nad tym. I zrobimy tak, dwa sygnały, no chyba czerwony i zielony, no więcej nie trzeba, nie? Teraz tak, gdzie by sobie tutaj znaleźć jakieś fajne światełko? Kwadratowe czy okrągłe? Może okrągłe? To już widzę, że jest za małe. Takie by musiało być, o, taki sygnalizatorek by musiał być, cyk i cyk. I ten by oczywiście był, jeden by był czerwony, drugi by był zielony, no tutaj akurat dużej kombinacji nie ma. Ten byłby czerwony, a ten byłby zielony. Taki zielony, czy taki bardziej, taki kolejowy zielony, to tak w sumie cholera wie jaki by był. A ten czerwony, nie no, czerwony to taki, czy ten czerwony. Zielony. Nie ma takiego fajnego zielonego, szczerze powiedziawszy. To jest jakieś takie blade są te zielone. No ale już niech będzie taki. No i teraz tak. To by też można w sumie zrobić na jeszcze jednym takim... Najlepiej by to było zrobić na bramce not w sumie po prostu. Że w momencie jak jest rozjazd przełożony teraz tak... No muszę to przemyśleć, to nie jest takie proste, to jest jedna bramka, jedno łożysko i ten, to nie jest takie proste, żeby to zrobić, wiecie. Kurde, w ogóle taki klaster tego pierdzielnika będzie, ale trudno, tu sobie zrobimy jeszcze drugi pod spodem. Gdzieś tutaj, tutaj też będzie na łożysku, potem to może jakoś obuduję, najwyżej zrobię sobie tak, jakąś taką budkę czy coś, nie, jeszcze nie wiem. Tutaj tak, bo nie, tak, tutaj tak.
Tutaj tak. Dobra. I teraz tak. To tutaj, w tym momencie to jest na moment. Bez różnicy, czy to było tak, czy tak teraz w tym momencie, ale dobra. Powiedzmy, że to będzie tutaj włączone. W momencie, gdy. Moment, może byśmy sobie pod ten kontroler podłączyli to. I drugie łożysko. Jechałoby sobie też powiedzmy w ten czas, tylko że na przykład o 30 stopni. Muszę sobie tutaj taką lampkę jeszcze postawić, żeby wiedzieć, kiedy to się ten teges. Kiedy to się ten tegesuje. To zrobimy sobie kolor na przykład, nie wiem, zielony, żółty, obojętnie jakiś, zielony może być. To niech będzie zielony. Dobra. A jakbyśmy to najpierw przesunęli trochę bardziej. Na przykład. To w sumie nie musiałoby. Mamy cały ten czas. To teraz stoi. I dopiero teraz się włącza. Dobrze. Tylko, że to by mogło na przykład być jeszcze. Jeszcze może kapkę dalej. Dłużej. Nie no. To nie potrzeba tak. W każdym razie tak, co do czasu tego, to teraz mamy powiedzmy tutaj na ten moment za dużo kombinowania. Tu musi być przezielone w dwóch sytuacjach. Teraz jak tylko to jedzie, to musi być. Tu musiał być jeszcze jeden czujniczek. Prawdopodobnie jest to trochę przekombinowane. Najlepiej mi się nad czymś takim myśli po prostu na spokojnie. Teraz jest ta presja, że jest odcinek i że rób coś, bo nuda. Dobra, i to by było pod bramkę, tutaj by było, bramkę by była. Ur. To by sobie mogło jechać jeszcze tak dalej, powiedzmy 90 stopni po jakimś czasie. Tutaj też jeszcze światełko. To te światełka damy sobie tutaj na bok na przykład, żebyśmy widzieli ładnie, bo tak to są te zakryte niestety. To by w sumie mogło jeszcze jakoś wcześniej jechać, kurczę. Byśmy tu dopiero dali 90? O, i to dopiero się zapala, jak to już stoi teraz. Już trochę za późno gaśnie. Ale jest okej. Teraz mamy w drugą stronę. Może nawet trochę w sumie za późno się to zapala. Może jednak tak zostawimy. Nie, będzie tak jak wtedy było. Możliwe, że jeszcze to by jakoś można było trochę wypośrodkować, jakby tutaj to na przykład było tutaj o tam 45 do 45 czy coś takiego, ale dobra, teraz będzie dobre. Dobre. Teraz tak, dawaj mi ten sygnalizator tutaj. Czerwone jest w momencie, jak nie ma nic zapalonego, tak? Zielone musi być albo tu, albo tu. Teraz jest zielone. A czerwone jak nie zielone. Tu by znowu musiał być ten. A zresztą, a tym się nie da na przykład zrobić tutaj po prostu jakiegoś, nie wiem, no, no nor? Po prostu? Moment, to do tego. I to do tego. I teraz jak.
No nie, tak, dobrze, działa. Teraz jest czerwony. Teraz jest zielony. Czerwony. I zielony. Z tej strony, nie? No dobra, dobra, dobre. I teraz halo, sygnalizator trzeba zrobić. Że sygnalizator trzeba zrobić gdzieś tutaj bliżej tego troszeczkę. Nie. Jak to było? Ile tu było? To kurde, halowinda. Halowinda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Za wysoko. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A tu było ile? Kurde, 6? Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Kurde, nie pamiętam. Bo najwyżej będziemy to potem przesuwać, czy coś, lul. To będzie tutaj, to będzie nie takie malutkie, halko. Lampa okrągła. Taka duża, o. Cyk, cyk. Ta będzie tutaj zielona. W sumie na kolei to jest trochę na odwrót jakby, czyli zielony jest na górze, a czerwony jest na dole. Zaraz. Mogłyby być jeszcze w środku żółte na przykład, jeżeli ani jedna, ani drugie się nie... Nie. To wiecie co, zrobimy to nie po kolejowemu, czyli zrobimy czerwone na górze, a zielone na dole. Żeby było bardziej zrozumiałe, może dla innych ludzi, nie wcale nie dlatego, że zapomniałem po prostu o tak prostej rzeczy. I teraz tak, czerwone jest na przykład w sumie, teraz jest zielone akurat. Teraz jest zielone. I teraz jest zielone. Zielone to jest akurat teraz to. Czy też bramki? Nie. Zielone jest jak kurde balans. Zielone jest chyba teraz w sumie. Tak, o. A czerwone jak albo jedzie, albo... Co? Kurde, za dużo rozkminy. Zielone by jest teraz tylko w tym przypadku, nie? A czerwone by było... Ja pierniczę. Daj mi tutaj te wajchy, trzeba to tu wykminić. Raz gasło. Czyli tutaj tylko czerwone, jak nie zielone też na tej zasadzie. No dobrze. To zielone jest ok, tylko teraz tutaj jeszcze brameczkę jedną by trzeba było w takim razie gdzieś zmieścić. Że w momencie jak... No tak. Czyli tutaj damy sobie na przykład taką jeszcze, może też w tę stronę. To też będzie nor. W momencie jak... Nie, to po prostu tak, pod ten sensor tutaj, tak? I to jest to nasze czerwone, tak? Tak, i to nasze czerwone po prostu sobie podłączymy pod to. I teraz powinno działać dobrze. No to po prostu negacja z czujnika, no i tyle. Ja chyba dopiero wstałem, czy coś, nie wiem. Teraz jest czerwone. I cały czas jest czerwone. I teraz sobie jak zmienimy sobie... To teraz mam dopiero zielone. No i bardzo dobrze, o to chodziło. Teraz jeszcze jedna tutaj negacja. Taka tutaj sobie ją wciśniemy na przykład. Nor. Po prostu. I ta nor to nie będzie sobie negowała tego, tylko na przykład będzie sobie negowała ten czujniczek. Czyli tak. I teraz jeszcze sygnalizator trzeba zrobić gdzieś tam. Na przykład gdzieś tutaj. Po lewej stronie. No znowu tak. Winda. Winda. Tutaj sobie zrobimy sygnalizatorek. To nie wiem, nie pamiętam ile to było. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Z osiem to chyba było, kurczę, w sumie. No nic. Będą na różnych wysokościach te wskaźniki. Trudno.
Trudno. Zielone i czerwone. Nad tym proszę bardzo. Mówię nie po kolejowemu, ale trudno. I teraz tak, czerwone, niczym wino. Chciałbym jakoś chyba najpierw tutaj wleźć. Teraz tak, teraz jest czerwone, nie? Czyli tutaj to będzie do czerwonego. Nie, to będzie do. Czekaj, czekaj, chwila. To będzie do czerwonego. Ja! To będzie do czerwonego. Kurde, puściłem! Dawaj mnie to. To będzie do czerwonego. A tamto drugie do zielonego. Znaczy w sensie ten sensor, ten będzie do zielonego. O, i zielone zgasło, jest czerwone, gdyż jedziemy na wykolejenie. No i bardzo proszę. Proszę bardzo. Czerwone się świeci. Tak, wiem. Ekscytuję się bardzo prostą rzeczą. Dawno nie grałem w Scrapa i w ogóle i tutaj trzeba myśleć, a mi to nie wychodzi za bardzo. Kaczki się chyba jakoś za późno włączają, coś mi się wydaje. One by musiały ta jeszcze raz jechać, tak. Też źle. Późno się włączają. A nie, ustawiło się to. Halo, tu. Dobra, teraz? Do samego końca, proszę. Jeszcze. O! Fajnie. No i chyba by było gotowe teraz to. Żeby sprawdzimy z perspektywy wagonika to ustrojstwo, jak to funguje. No, jak kurde światełka się Szczurzy podorabiał i wypierdek. szczęśliwy, no. Kurde, jeden sensor i ten i pół godziny mu to zajęło, pokminił, kurde, mózg mu się spocił. A to takie proste rzeczy są. Co ludzie teraz w tym skrapie tworzą, to głowa mała, a się to kurde takimi rzeczami, ech. Dobra, jadę. Jadę, proszę państwa. Mam czerwone światło. Tylko, że jest, tak, bo czerwone światło mam tutaj, więc teoretycznie musiałbym je widzieć, a mój magiczny dingsownik mam tutaj. Tu muszę wjechać. Teraz mamy zielone dopiero. Tutaj mamy przynajmniej to w dobrym miejscu, bo tutaj, no tu jest w dobrym miejscu, kurde, tam jest ten przejazd śmieszny. W każdym razie tak, tutaj jest tak w sumie tak. Klikniemy sobie rozjazd. Zielone się zapaliło i możemy jechać. I bardzo ładnie. To działa przynajmniej w jedną ze sto. Ups. Trochę się bujnąłem za bardzo. No i tutaj też mamy zielone. Jeszcze sygnał zajętości toru jakiś by musiał być lul. No, jest czerwone, bo się rozjazd przestawia na przykład. I teraz mamy dalej czerwone, czyli tutaj teraz nie pojedziemy. No z tej strony jest dobrze. Z tamtej strony tylko ten sygnalizator by musiał być gdzieś indziej, albo ten czujnik gdzieś indziej. Bardziej bym czujnik musiał przestawić, tylko że czujnik gdzieś nad drogą by wyszedł, a tak tam na mnie nie można. Czy to w ogóle może przeniosę tutaj? Albo o, spróbujemy sobie w ogóle może ze środka. Czyli tak, jeszcze raz. Tu mamy teraz czerwone. Kamera pierwszoosobowa i tak, stoimy sobie tak, czekamy. To nam się przestawi i możemy jechać, tak? Tam jak to skacze, kurczę, to jest ciekawe, bardzo fajne. Dobra, teraz sobie wysiadamy, jedziemy tutaj. Tak, żeby byle stanąć potem przed semaforkiem. Cyk, to się przestawia ładnie. I zielone i jedziemy. No i pięknie, tylko że tutaj jest w złym miejscu sygnalizator albo w złym miejscu czujnik. Jedna z tych rzeczy jest w złym miejscu. Przyjeżdżamy sobie, podjeżdżamy na stację. Drzwi otwieramy, ludzie wsiadają, wysiadają, bardzo fajnie, zamykamy drzwi i jedziemy dalej. Tam cały czas leży ten plac budowy jeden wielki, więc... tak, mam, kiedyś to zrobimy. W ogóle ten prędkościomierz, nie wiem ile jadę, 20 na godzinę. I to jest tak w sumie na chwilę obecną, szczerze powiedziawszy, chyba prędkość maksymalna tego urządzenia. No nie jest źle, szału nie ma, ale też tragedii też nie ma. Nie ma też tragedii. Dobra, pojedziemy sobie z powrotem na stację i tam już zakończymy te farsy. Z tej strony jeszcze nie mam prędkościomierza, wiem. W ogóle mamy wrażenie, jakby w tę stronę jechał trochę szybciej. Silnika nie zwać, jest ciszej teraz.
Fajnie. Fajnie się tym jedzie z pierwszej osoby, fajnie. Chyba otworzyłem drzwi w dobrym miejscu. O kurde, no elegancko. Dobra, zamykamy sprzęt. Dziękuję wam za oglądanie i za cierpliwość przy moich rozkminach, kurczę, przy prostych rzeczach. Ale no cóż, i tak. Jeszcze później sobie może, tylko że to na jakimś, może live'ie już. Ja sobie ten rozjazd stąd tak jakby wytnę i sobie go skopiuję, żebym go miał po prostu później już wytnij wklej, nie? Znaczy kopiuj wklej, tylko że to jeszcze trzeba tam pomalować i tak dalej. No ale będzie rozjazd gotowy do wklejania później, tylko jeszcze coś muszę zrobić tutaj z tej strony. Ten czujniczek może sobie przeniosę tutaj nad drogą, będzie trudno, ale będzie nad drogą, będzie. Dziękuję za oglądanie, na razie.